60 lat kapłaństwa. Prosimy przyjąć ten kosz kwiatów 60, które są tutaj przygotowane na cześć naszego księdza arcybiskupa jubilata Stanisława. O prowadzenie całej tej promocji proszę serdecznie panią Aleksandrę Mieczyńską, a chór Bazylika Cantans proszę o zaśpiewanie jeszcze jednego utworu. Księże arcybiskupie, na ostatniej stronie, na okładce przeczytałam takie zdanie. Powinienem uczynić o wiele więcej i lepiej. Jeżeli pamiętamy albo też wiemy o tym, co zrobił ksiądz arcybiskup tutaj jako pasterz Kościoła Częstochowskiego, bo ta książka obejmuje czas od 1984 roku do 2011. Jest tylko, jak mówi ksiądz profesor Marian Duda, takim zapiskiem impulsów serca księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka. Jest tylko wyimkiem tego, co przez te lata się działo. To możemy sobie wyobrazić, jak wiele działań zostało podjętych, jak wiele dzieł zostało stworzonych i rozpoczętych przez księdza arcybiskupa. Nie byłoby tej książki, nie byłoby tej publikacji, gdyby nie ksiądz profesor Marian Duda. I myślę, że będzie taki moment, kiedy o historii powstania tego dzieła powiemy. Chciałam teraz poprosić księdza arcybiskupa o komentarz do tego zdania, do tego fragmentu. Powinienem uczynić o wiele więcej i lepiej. Naprzód bardzo dziękuję wszystkim księdzu arcybiskupowi i wszystkim, którzy przybyli na tę chwilę, żeby przyjąć takie skromne dzieło, nawet trudno nazwać to dziełem, po prostu takie wspomnienia starzejącego się biskupa. No, wszyscy wiedzą i ja się tego nie kryję, że jak człowiek starzeje, to wszystko jest gorzej i słabnie i pamięć jest taka nadzwyczajna. Ja bym tego nie pisał, ale ksiądz dyrektor Instytutu i ksiądz prałat Marian po prostu mnie do tego zmusił, powiedział, nie, ksiądz arcybiskup napisze. Na pewno to będzie dobre, bo to będzie takie autentyczne, naprawdę nic nie przesadzałem, nie kłamałem, tylko tak jak to uważałem w tym czasie, jak to było. Uważałem, że rzeczywiście czasy, któreśmy przeżyli, były nadzwyczajne. Naprawdę. O czasie ów. Przekraczaliśmy przecież tysiąclecie. No i akurat tak się złożyło, że przekraczałem ten próg tysiąclecia jako nawet arcybiskup, metropolita diecezji częstochowskiej. Nigdy nie marzył, żeby być w Częstochowie. Absolutnie nie. Przyznam się, że zostałem biskupem, bo się tak podśmiechiwali ze mnie. Nawychowywaj sobie ty klerków na tysiące, bracie. No bo rzeczywiście za tyle lat, gdzie byłem ojcem duchownym i rektorem,
za czasów, gdy naszym biskupem był kardynał Wojtyła, no to się teraz zajmuj nimi. Nie uciekajcie, nie uciekniesz tylko. Tak jak Macharskiego złapali, żeby sobie tych kleryków, których wychowywał jakoś jako księży miał, to też mnie to miało spotkać, miałem zostać biskupem pomocniczym w Krakowie. Już mnie tak ogłosili trochę tam po cichu na Watykanie. Biskup kardynał Dziwisz mi to powiedział, no módl się, no będzie przed tym nie uciekniesz. No to trudno. Kraków był taki swój, biskup pomocniczy, no niechże już będzie. Powiedział ksiądz... Ale umarł biskup Stefan. Byłem na pogrzebie jako taki wykładowca uniwersytetu, to był wtedy, wtedy była już Akademia Teologii Katolickiej w Krakowie. No i kazali mnie, Ojciec Święty mówi, a niech będzie Nowak, może sobie da radę. No i tak zostałem częstochowy. I jako biskup częstochowski miałem możliwość przeprowadzać kościół właśnie częstochowski z czasu jednego tysiąclecia drugiego. Księże arcybiskupie, powiedział ksiądz o tym, że nie marzył o Częstochowie, a dzisiaj, kiedy patrzy na to miasto z perspektywy lat swojej posługi, która trwa do dzisiaj, mimo że już no właśnie, mniej aktywna. Częstochowa stała się, no, co tu dużo mówić, innym miastem. Z tym, że trzeba powiedzieć, że jak ja zaczynałem, no to był jeszcze komunizm, nie, u nas. I jeszcze było trudno organizować nowe parafie, budować kościoły. Bardzo trudno, chociaż już było mi łatwiej, bo to już po roku 80. Solidarność już była jakoś z kościołem, biskupi już mieli łatwiej. To ksiądz arcybiskup najlepiej wie jako rektor wtedy seminarium radomskiego, że już nam było łatwiej. No ale trudności były. I stało się, jakbyśmy to wszystko przekroczyli, no to ja mówię cud. Tyle tego wszystkiego powstało. Łaska boska, to łaska boska. To Bóg, to Duch Święty. Wielu biskupów, nie tylko my tutaj w Częstochowie, ale wielu biskupów skorzystało z tej łaski czasu. I powstało tyle kościołów, bo dawniej trudno było jeden kościół zdobyć. Ileż to było zachodu, ile delegacji, płaczu, buntu nieraz. Różnych parafii, żeby wydobyć pozwolenie na budowę kościoła. Więc uznałem, że to łaska, że to cud jakiś i trzeba wykorzystać. No dziwnie Pan Bóg błogosławił, bo i księża, i ludzie świeccy, no przecież. No jakoś bez płaczu, bez buntu to wszystko zaistniało. Więc łaska boska. I trudno było się nie pochylić nad tą łaską Bożą i nie zauważyć tego. I dlatego myślę sobie, skoro już jeszcze żyję, bo już to naprawdę w ostatnich miesiącach swojego życia pisałem, już ręka bolała, bardzo mi się ciężko pisało, ale jakoś tak powoli się to wszystko narodziło. Pod środkami przymusu, chciałam księdza prałata teraz zapytać, jakie to są środki przymusu, które można stosować, że ksiądz arcybiskup napisał, spisał te wspomnienia, księże prałacie. Księże profesorze, tak. Właśnie, ja powiem, że ksiądz prałat mnie tylko dopingował, ale mu powiedziałem, że ksiądz prałat dobrze zna, tworzył razem ze mną i bardzo, bardzo też ksiądz Infuław Mikołajczyk był zaangażowany w to. Był tak posłuszny, tak dobry, nigdy się nie budował. A ja tak
No, jeśli powstawały te jednostki parafialne, a zatem budowle kościołów, to byłem jakoś spięty. Spięty biskupem pierwszym częstochowskim Teodorem Kubilą, który wygłaszał, i to w niedzielę nieraz takie zdania, nie może być parafia w mieście więcej niż 10 tysięcy i więcej niż 7 kilometrów, ludzie na wsi nie mogą mieć do kościoła. Źle pracujemy jako biskupi, jeśli takiego minimum nie osiągniemy, że to będzie. No i tak my się starali, jakoś jedno szło za drugim, ludzie widzieli, tamci mogą, no to my też możemy. No najbardziej to widać na Częstochowie. Ja uważałem znowu, że Częstochowa to jest takie miasto specjalne, święte miasto, Jeruzalem. To jest Jeruzalem. W Jerozolimie nie tylko święty grób, gdzie Pan zmartwychwstał i miejsce krzyża są wielkimi kościami, ale całe miasto i cała ziemia jest święta, więc tak myślę, że całe miasto ma być pełne kościołów, ma być tak, że ludzie spokojnie w każdej dzielnicy będą mieli kościół. Więc jakoś szło to za mną, to co biskup Kubina jakoś wskazał. No oczywiście jak już zaczęliśmy, no to taki pewny znowu nie byłem wszystkiego w swojej pamięci, dlatego i księdza prałata Mariana poprosiłem, bo to no nadzwyczajną pamięć ma i siedział w szczegółach, znał szczegółowo Częstochowa, zwłaszcza Zagłębie. I dlatego mówię, proszę zauważyć, poprawić i to zrobił. Bóg zabrał mu za to. Nie jest to napisane, ale jest jakimś współautorem tego, bo wiele rzeczy poprawił i uzupełnił i coś takiego powstało, ale już to nie jest nadzwyczajna forma, że to nie jest piękne. Patrzę na księdza arcybiskupa, jak on precyzyjnie, dogmatycznie wszystko przedstawia, jakie to mocne dogmatyki. No, ja nie jestem dogmatykiem, teologiem duchowości, a w duchowości to wolno sobie tak troszkę bałamucić, włączyć. To jest wiedza, nie, księże arcybiskupie, to nie jest wiedza taka ścisła, spekulatywa, tylko to jest wiedza, która ma swój przedmiot, taki własny przedmiot materialny. To są zdania świętych. No, to też jedno ze źródeł, prawda? Główne to jest Biblia i Ojcowie Kościoła, tak jak wszędzie, bo to jest teologia, ale jest dodatkowe źródło. To są Pisma Świętych, życiorysy świętych. No mnie tego też jakoś uczono w Paryżu, bo Ojciec Święty sobie życzył, żebym został w Paryżu, jakby powstał na studia. No a przejdziesz do Rzymu, jak będziesz chciał. Ale w pewnej chwili mówi, zostań ty w Paryżu, bo Paryż to jest Paryż, stolica świata. A byli tam teologowie i była taka opinia, teologowie duchowości, była taka opinia, że Paryż jest lepszy od Rzymu. Rzym nie był wtedy nadzwyczajny w tej materii teologii duchowości. No tak to wygląda źródłowo. Na chwileczkę, bo chciałam księdza profesora dopytać o te środki przymusu bezpośredniego czy pośredniego, jak to wyglądało. No, księdza arcybiskupa znamy dobrze i wiemy, że do niczego księdza arcybiskupa się nie da zmusić. To raczej nas ksiądz arcybiskup zmuszał do wszystkiego, to znaczy do posłuszeństwa Duchowi Świętemu, żeby wykorzystać łaskę chwili, ten czas, o którym mówił, bo gdyby się go nie wykorzystało, to byśmy mieli parafię kolosy w miastach po 40 tysięcy, po 30, gdzie się nie da duszpasterzować. Także to był taki przymus, może delikatny, ale błogosławiony, bo księże arcybiskupie, nikt tak nie napisze o tym, jak ten, który to wszystko przeżywał i czynił. W historii jest bardzo ważne źródło, a źródło z pierwszej ręki no, jest najważniejsze, bo inni wszyscy dopiero opisują.
egzegeci na przykład opisują, co Pan Jezus miał na myśli. O, więc tak samo teologie będą opisywać, co ksiądz arcybiskup miał na myśli. Najlepiej niech ksiądz arcybiskup sam napisze. No i wyszło, co ksiądz arcybiskup miał na myśli. Ta książka jest pięknie ilustrowana zdjęciami. Wiem, że tutaj też ogromna praca została wykonana, żeby te fotografie się w niej znalazły. Miejsca, kościoły, osoby, sukcesja apostolska, spotkania, to wszystko tworzyło tę przestrzeń pasterzowania, aktywności i to się znalazło tutaj w tej książce. Mówił ksiądz arcybiskup o tym, co najważniejsze się wydawało, a z tych dzieł, które powstały, z tych ogólnodiecezjalnych dzieł, które ksiądz arcybiskup tak najmocniej wspomina, tworzenie którego? No właśnie, to ja sobie tak pomyślałem na początku, to powiem tak, wyznam, czym jest dla mnie biskupstwo, łaska biskupstwa. No tam widać trochę, że tak powiem, duchowościowca, teologia duchowości. Ktoś by powiedział, to takie pobożne mówienie, no ale dla mnie to ważne, żeby powiedzieć, jak parafia powstała, jaka jest teologia parafii, jak wygląda to, co nie jest takie ściśle, można ściśle powiedzieć, powstało istnienie, tak jak to książki piszą, takie surowe, twarde. A ja miałem tam ochotę, żeby tam takiego trochę miąższu dodać, takich łatwiejszych rzeczy, takich pobożnościowych. I tak tam takie rzeczy są. A ksiądz prałat, ja mówię, skreślić to, bo to takie proste. On mówi, nie, to musi być autentyczne. No. Tu chciałem się od razu wytłumaczyć, że też mówiłem, jak to zrobić, żeby nie było ciągle liczby pojedynczej, no ale właśnie tutaj ksiądz rektor instytutu mówi, nie, bo by to było nieautentyczne. Tak się pisze, jak wspomnienie, to się mówi jakby ze swojego punktu widzenia. Więc jeśli piszę ja, to znaczy Kościół Częstochowski, bo to cóż ja bym zrobił sam, to już nic. To księża, lud Boży, to wszyscy razem. Moje ja, tam w tej książce to jest ja ludzi Bożego ludu Kościoła Częstochowskiego. To jest to ja. Ja próbuję w ich imieniu też to wszystko opisać i tak to jakoś się toczy. Tak to jakoś się toczy i toczy się dość dynamicznie do dzisiaj. Muszę powiedzieć o tym, że w radiu ksiądz arcybiskup do dzisiaj na każdą niedzielę przygotowuje rozważania i właściwie mamy taki na antenie radia Fiat Trójgłos, bo ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak przygotowuje rozważania, są rozmowy z arcybiskupem Wacławem Depo i są rozmowy z księdzem biskupem Andrzejem Przybylskim. I ten głos, co dzisiaj powiedział w czasie audycji ksiądz profesor Marian Duda, ma szansę dotrzeć do wielu domów tam, gdzie głos biskupa dotrzeć nie może, bo na przykład jest w nim po prostu chora osoba. Chciałam zapytać o rolę mediów, jak ksiądz arcybiskup ją postrzega. Radio Fiat, no, Pan Bóg dał łaskę, że byłem ojcem tego radia. Naprzód ojcem był ksiądz Marian Duda, jako ten, który organizował Światowy Dzień Młodzieży w moim imieniu. I na Światowy Dzień Młodzieży, 6 Światowy Dzień Młodzieży potrzebne dla młodzieży były teksty i powstało radio, nazwę dał ksiądz prałat Marian, Fiat, Maryjny Fiat. Częstochowie wszystko ma być albo od Matki Boskiej, albo dla Matki Boskiej. I tak Fiat powstało. Fiat to jest Maryja. Fiat to jest Maryja. Matka Boska. Skończył się Światowy Dzień Młodzieży.
kazali nam radio likwidować i zamknęli to radio na, ile miesięcy, którzy pracy? Dwa czy trzy? Na 6 miesięcy. Tak. Od jesieni do wiosny. No, radio zniknęło właściwie w oczach państwa, ale ja zaraz my napisałem prośbę, żeby to radio stało się radiem diecezjalnym. A za to, żeśmy Światowy Dzień Młodzieży urządzili w Częstochowie, Watykan, no Watykanie, no to ksiądz kardynał Dziwisz, weźcie sobie to radio, ksiądz Ryłko nam, który tutaj też był, maszyny, wszystko, żeśmy dostali od Ojca Świętego, za darmo. I państwo pozwoliło na istnienie radia diecezjalnego Fiat. Każdy może wie, to jest najstarsze radio w Polsce. Za kilka tygodni po nas powstało Radio Maryja. Media w archidiecezji częstochowskiej są komplementarne, bo to nie tylko radio, ale także tygodnik katolicki Niedziela. A wracając jeszcze do rozważań księży, biskupów na naszej antenie, to wiem, że nawzajem się słuchają, bo ksiądz arcybiskup słucha rozmów z ojcem, z arcybiskupem Depo i ksiądz arcybiskup Depo także słucha. I poproszę o krótkie słowo przewodniczącego Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu. Niewątpliwie radio czy media są jakimś darem, który jest dzisiaj nieodzownym i bardzo koniecznym, ale bo dzisiaj właśnie samo radio jest też medium, które musi się utrzymać poprzez tożsamość, tak jak mamy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich i to jest wielkie już wyzwanie, które utrzymuje się przez przeszło już trzeci rok, prawda, czy czwarty. No właśnie, to jest tak, ale przez episkopat ustalone. I dlatego mówię, czy tak zwana dzisiaj prasa, to znowu gazeta jest dzisiaj czymś, co raczej odsuwa się na bok, ale tego nie wolno zlekceważyć. Pomimo, że są wyzwania, są jakieś takie znaki sprzeciwu nawet i nie rozpowszechniania, to jednak to musimy utrzymać. To jest takie swoiste Westerplatte, tak jak to mówił Jan Paweł II do młodzieży i do nas w ogóle wszystkich. Bo to jest system wartości, to są prawdy wiary, które są niezmienne i dlatego tu na tym dopiero można budować swoje życie i przyszłość. Jeden z rozdziałów, właściwie ostatnia część tej książki, poświęcona jest sanktuariom w archidiecezji częstochowskiej. No, kocham sanktuaria. Wiem. No to wszyscy wiedzą już pewnie, że kocham Kalwarię. No i namawiałem w tych większych sanktuariach, żeby no oni sami, taki ksiądz Gasiński, ksiądz Prat Gasiński, no to on spod Kalwarii jest, ja też spod Kalwarii i dlatego tak znowu Ojciec Święty powiedział, nie Matka Boska króluje w Praszce, módlcie się tam za mnie. On miał pole, bo sprzedał rodzinne pole, kupił w Praszce. I ksiądz arcybiskup pilnuje, żeby tam to wszystko było dopełnione. Żeby to nie przeszło w obce ręce, nie? Bo on wie, nie wiem czy jest zapis testamentalny. Póki on żyje, no to to nie ma niebezpieczeństwa, jakby się coś stało, to by mógł ktoś, on twierdzi, że nie ma rodziny, która by to tam odbierała. W każdym razie Ojciec Święty powiedział, ja mówię, no Ojciec Święty powiedział, pobłogosławił, niech Matka Boska Kalwaryjska króluje w Praszce. Jeśli Kalwaryjska, no to niech i Kalwaria powstanie, skromna, no. Droga Krzyżowa, no ale rozrosło się to bardzo już do dróg pojmania sądów, krzyża, pogrzebu, nie? To są te dróżki. Nie tylko Droga Krzyżowa, ale ten cały świat.
Sanktuaria wieczystej adoracji, tutaj też tego tematu ksiądz arcybiskup dotyka, wymieniając te, które są także w Częstochowie. I jest kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu w katedrze, w bazylice archikatedralnej. Chciałam jeszcze dopytać o ten kościół, co on dla księdza arcybiskupa znaczy, katedra częstochowska. Ja powiem ogólnie o tych kościołach, o Eucharystii. Dwie encykliki za mnie powstały. Jan Paweł II, encyklika Eucharystii, jako Eklezja Eucharystii, tak, Eklezja. I Benedykt tak samo napisał o Eucharystii. Tak, i papież Benedykt mówi, powinny kościoły być otwarte, ja to przekazałem diecezji. I drugie, w miastach powinny być całodzienne adoracje Najświętszego Sakramentu. Ja się tym przejąłem, bo no, powiem, że nawet na Jasnej Górze nie było kaplicy eucharystycznej. Dopiero ksiądz Izidor, ojciec Izidor się przejął i poświęciłem mu tam w górze tą, ja chciałem, żeby była wielka, kościół eucharystyczny, ale mnie nie posłuchali. Nie, nie powstał ten kościół. Nastawienie było na obrazy, na muzeum. Powiedzieli, że później obiecali, że będzie kościół eucharystyczny na Jasnej Górze. Ale powstała kaplica. W tej chwili jest w naprawie. Ale później, naprzód w katedra, później księża niektórzy zapragnęli. Mamy teraz, nie, 23 zdaje się, sanktuaria eucharystyczne w diecezji, czyli całodzienne wystawienie. I przedtem były te wielkie akcje eucharystyczne. Tą dobę eucharystyczną my prowadzili. Ja chciałem, żeby diecezja była na kolanach przed Najświętszym Sakramentem, bez przerwy. Trochę mnie kiedyś zainspirowała diecezja chełmińska, która jest i perplińską. Oni też tam mieli coś podobnego, nie trzymają. No więc mówię, no, jeśli miasto Częstochowa ma być miastem Bożym, świętym, pielgrzymim, to Pan Jezus niech będzie wystawiony bez tchu, cała diecezja na kolanach. No i tak jest. Tak jest w teorii. Nie wiem, czy ludzie się zawsze modlą, ale jest. I w naszej rubryceli na każdy dzień wyznaczona jest jedna parafia. I jest ta adoracja ustawiczna. I to już my wprowadzali, że były takie kongresy eucharystyczne. Załóż, kongresy były tam, gdzie Kubina odprawiał, Kubina 7 kongresów eucharystycznych w diecezji sporządził, a myśmy 7 małych kongresów, no bo trudno nam było już wtedy. W Warszawie był dla całej Polski, myśmy takie skromniejsze, ale też były te kongresy. Takie powiedzmy kongresiki, a później każda parafia zaczynała z biskupem. Biskup musiał być Antoś, Szana, Ogoniu, prawda? I tak my zaczynali. W każdej parafii biskup rozpoczynał to wystawienie Najświętszego Sakramentu i zaczynała się doba. No i to tak ten wymiar eucharystyczny wygląda. No ja nie chcę, ja może podziękuję tym, którzy pomogli. No, zwłaszcza księdzu bratowi Marianowi, bo on to uzupełnił, zebrał te materiały, te zdjęcia, poprawił pewne rzeczy, dopowiedział tam. Także bardzo dziękuję za to wszystko. Wasza Ekscelencjo, najczcigodniejszy księże arcybiskupie, ojcze nasz kochany. Dziękujemy Panu Bogu w Trójcy Świętej jedynemu przez Matkę naszą Jasnogórską przede wszystkim za to, że dał nam Ciebie na ten długi i trudny czasami okres i za to, że wciąż nas uczysz, jesteś przykładem, jak być taką życiodajną rzeką, a jednocześnie radosnym dzieckiem Bożym. Z czcią Twoje błogosławione ręce kapłańskie całuję. Ad multos annos.